19 maja wspominamy świętego Urbana I, papieża. Urban był synem Rzymianina Poncjana. Został wybrany po męczeńskiej śmierci świętego Kaliksta I. Był 17 papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 222 do 230, czyli okres schizmy, kiedy antypapieżem był Hipolit. Urban miał być dobrym kaznodzieją. Jego naukom przypisywano nawrócenie 400 legionistów rzymskich. Hagiografowie przypisują mu też udział w nawróceniu męczenników, świętej Cecylii i jej męża, świętego Waleriana, oraz jego brata, świętego Tyburciusza. Według podania to Urban wydał instrukcję, aby kler do mszy świętej używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. W dniu 23 maja 230 roku papież Urban zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie, oskarżony o nawrócenie 5000 Rzymian. 25 maja został pochowany w katakumbach świętego Kaliksta przy Via Appia, co potwierdza znaleziona tam tablica nagrobna w języku greckim. W średniowieczu papież Urban był jednym z najbardziej popularnych świętych. Wymienia go chociażby Dante w Boskiej Komedii. W jego dzień także błogosławiono pola. Stał się patronem właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Święty Urban jest wzywany w czasie błyskawic i burz. Jest także patronem Maastricht, Toledo, Troje, Walencji, a w Polsce Zielonej Góry, Gogolina, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Pszczyny, a także gminy Kobiór oraz wsi Cieszowa. W ikonografii ukazuje się świętego w pontyfikalnych szatach i w tiarze. Jego atrybutami są kielich, krucyfiks, księga, miecz, winne grono i winne grono na księdze. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Urbana, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,